Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, got to feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Cesarz wyszedł do ludu. Marcin, co tam nie pykło? Wiesz co, dopóki nie poszedłem po nogi, co było, jak się okazało, błędem, no to w górze wszystko pykało, bo Andrzej twierdził, że jestem nie cesarzem, tylko cepiarzem. Zgadza się, cepiarzem, ale okazało się, że w stójce za bardzo nie potrafił sobie z tymi cepami poradzić. Po jaką cholerę ja potem poszedłem po te nogi? Znaczy ja wiem po jaką, bo taka była taktyka. Ale taktykę trzeba było też dostosować do tego, co się dzieje. Jeżeli widziałem, że się zataczał po tych ciosach, to trzeba było napierdalać te bomby do skutku, a nie iść po nogi. To był mój błąd. Tak naprawdę to mój błąd dał to Andrzejowi zwycięstwo. To nie Andrzej to zwycięstwo wypracował, natomiast wygrał i największy szacunek dla niego. A ja się cieszę, że w stójce pokazałem mu, że jak ktoś cesarza obroni, to nie ma pierdolenia, tylko cesarz wchodzi z bombami i tyle. Coś tam trafiłeś, nie? No nie coś tam, nie coś tam. Kurwa. Takiego kurwa cepa, żeby cię kurwa z butów wyrwało. Ale upadłeś nie po ciosie, to był twój błąd, że chciałeś właśnie błąd. Go obalić? Tak, tak, i to był mój błąd, bo wiecie, miarz było sobie trudno wyobrazić, że z gościem, który był mistrzem świata, walczył dwa razy o tytuły najważniejsze WBC, mój trener Jacek Grumiak, on w te cepy wierzył, bo my te cepy trenujemy cały czas, bo to są jedyne ciosy, które na dzisiaj ja zadaję. Ja nie zadaję w ogóle ciosów prosto, już dzisiaj mam tak prybarki pończone, ale te cepy cały czas mają destrukcję i moc. I chodzi o to, że jakbyście zobaczyli... Co działa, trzeba robić. Co działa, trzeba... No to tak, możesz Filip, a ty Jacek o tym powiedzieć. No. Słuchajcie, no walka miała się bardzo szybko przenieść do parteru i w zasadzie po dwóch ciosach Andrzej miał leżeć i mieliśmy plan albo go udusić, albo ubić. A wyszło na to, że stójka była tutaj najbardziej korzystna dla nas i to... My nie... zawsze po kilku ciosach szliśmy do parteru i... Marcin to zrobił instynktownie. W sumie gdybyśmy się bili w stójce, to myślę, że walka by się potoczyła na naszą korzyść. To nie takie gdybanie, bo naprawdę tam przeplatanka była Andrzeja i nikt mu nie umie mieć zwycięstwa, ale naprawdę tam była duża destrukcja. Pierwszym ciosem prawym Andrzej już był mocno podłączony. No kurde, no, to jest walka. No, każdy może dostać i dostał od Marcina. Natomiast nikt mu tego nie ujmie. Natomiast nikt mu nie odejmie i nikt mu nie ujmie, że zwyciężył, wytrzymał presję. Kawał chłopa, ciężki, skurczybyk ciężki, naprawdę silny chłop. No wiecie, on dzisiaj to by walczył. Andrzej Gołota w najlepszej swojej formie ważył 108, Andrzej Fonfara 109, więc to jest naprawdę kawał chłopa. Ale jak się okazało, jeszcze temu staremu cesarzowi bombka w ręce została. Który wraca z emerytury, co, tak, nie? Bo tak rozmawiamy sobie, że już jest 12 w dół chyba i powoli Marcina wycofujemy z emerytury, jest coraz lepiej. Dobra, pytanie odnośnie tego duszenia. Jak to chciałeś skończyć? Ja to chciałem skończyć duszeniem, które trenowaliśmy bardzo długo. Gdybym miał go w bocznej, to skończyłoby się to duszeniem. Ale to byłoby z bocznej, to co? Brawo, drejs? Nie wiem jak się to nazywa, wiem jak się to robi, no kurwa. Daj, weź mu zrób. Chodź. Nie, no chodź pokażę. Potrzymaj. Jesteśmy tylko kurwa tutaj. Nie przeciągnij. Nie przeciągnij, no ty jestem ja, jesteśmy w bocznej. Mhm. I jest... A czy że głową chciałeś go? Tak, barkiem i głową w szyję, ma długą sekund. Szyję, to jest parę sekund i to jest po walce. W stójce to się nie robi. Ty w stójce się tego nie robi. Ale się pojebał w stójce. No nie, no taki taki był plan na skończenie walki. Natomiast trochę brakło chyba takiej u mnie też takiej chłodnej analizy, bo prawda jest taka, że przecież ja widziałem, że się Andrzej zatoczył. No to jeżeli... Tylko, że ja do końca nie dowierzałem chyba, że to tak, że ja takimi bombami mogę z mistrzem świata w boksie walczyć, kurwa, tylko w stójce. Więc jakby chyba do mnie nie docierało to, że powinno tak zostać. Bo ja mogłem zostać i te bomby napierdalać do skutku. I kto wie, jakby się to skończyło. No pierwsza od razu... Zakładaliśmy, że po prostu po dwóch ciosach skracamy dystans i idziemy w parter. To było założenie, a w sumie wyszło na to, że pierwszy cios zrobił taką robotę, że trzeba było się tam... Tam trzeba było po prostu tam zostać i się lać do końca w stójce. No. Ale wiesz, że w sieci już wrze, że Marcin Najman sam się położył, że unikał walki, że unikał... No weź, no to pierdolenie, tak, unikał walki. Tak. I ma rozjebany łuk brzuchowy, a pieprzenie. Nie, on poddał
sobie Andrzej dostał w prezencie te zejście w nogi, bo... Ja za późno, ja spóźniłem to wejście. Nawet Marcin nie wszedł masą do tego, żeby go wywrócić, ja ze stójki to zrobił. Spóźniłem to wejście i dostał słabo, po prostu no. prezent. Dostał prezent, to. Bo spóźniłem wejście, no i tyle. No. A konflikt zakończony, bo dość ładne obrazki po tej walce. Przytuliliście się, porozmawialiście o czym? Przeprosiliśmy się nawzajem. Myślę, że Andrzej doskonale sobie zdał sprawę. Sami też zresztą powiedział, że niepotrzebnie słuchał jakichś ludzi z boku, a nie znając mnie. Myślę, że tej złej krwi już nie było przed samą walką. Tak naprawdę wiadomo, że nie mogliśmy sobie podać ręki, bo pewne słowa padły. Musieliśmy sobie dać po łbie. No i daliśmy sobie po łbie nawzajem. I można było wtedy już sobie rękę uścisnąć. Ja wczoraj rozmawiałem z wszystkimi Andrzeja braćmi, którzy są, z Andrzeja tatą. Wszyscy do mnie podeszli, bardzo ładne zachowanie. Jeszcze w hotelu, jeszcze przed walką. Także ja bardzo doceniam jego osiągnięcia. Jest to jeden z najlepszych bokserów w historii Polski. No i tak pół żartem, pół serio. W związku z tym, że mój pas WKU był prezentowany, Andrzej zażądał repliki. Słuchajcie, ja będę w Stanach za parę tygodni. Mam nadzieję, że taką replikę mu dowiozę, bo oczywiście pas cesarza musi zostać cesarza, ale replikę oczywiście za zwycięstwo Andrzej dostanie. W skali od 1 do 10, jak mocno Andrzej bije? 8. Kawał chłopa napierdala, jak... wiesz, no to nie jest pudzian, bo pudzian to jest tak, jakby cię napierdalał kowadłem, nie, ale mo... Słynne kłopoty najmanej. Kłopoty, no tak, były kłopoty, natomiast moja pasta 3 zwycięstw w MMA została przerwana, no cóż, no trzeba chyba troszeczkę inaczej matchmaking dobierać. Jacek Murański teraz? Gdzie to kurwa leż barowy, daj spokój. Darolew napisał, jaki kraj taki Neymar, czyli trochę symulka. Odpowiesz mu coś? Darek, uspokój się. Uspokój się, miałeś swoją szansę w walce ze mną. A Marcin, bo było też pytanie o te obrazki po walce, ale tuż przed tym były obrazki, czy w ogóle zorientowałeś się, jak Andrzej próbował cię dobijać, jak już sędzia tam wkroczył do akcji? Nie, no sędzia pilnuje naszego zdrowia. No, sędzia Bońkowski to jest znakomity sędzia i powiem wam szczerze, że jak jestem z nim w oktagonie, to zawsze się czuję bardzo komfortowo, bo wiem, że on dba o nasze zdrowie, żebyśmy się po prostu nie pozabijali. No i wiedziałem, że jak on będzie w oktagonie, znaczy w klatce, bo to nie jest oktagon, tylko to w klatce, to że będzie na pewno czuwał. Dla mnie to jest najlepszy polski sędzia. To on też był ten sędzią w tym słynnej walce mojej z tym Dom Patusem. Natomiast nigdy nie odebrał tego osobiście i bardzo dobrze, bo ja też z nim rozmowę przeprowadziłem kiedyś o tej walce, że ja przecież mu wytłumaczyłem, że przecież to w ogóle nie było związane z nim, to były zupełnie inne sprawy takie do załatwienia, więc dla mnie sędzia Bońkowski jest świetny, a że Andrzej próbował, no łuk mi rozwalił, no nie wiem, czy to było już wtedy, po walce, czy wcześniej, tego nie wiem, natomiast no faktycznie łuk mi strzelił. Marcin, dobra. Musimy jeszcze nawiązać do jednego na pewno, bo tutaj mówisz dużo o tym początku, o tym cepie, który doszedł, forma też jest najlepsza od lat, zapowiedzi były szumne, ale jednak to wszystko trwało 16 sekund, więc czy to możesz być zadowolony z tego, że ten początek był aż tak dobry? Ale ja nie jestem zadowolony z tego, że walkę przegrałem. Nie, tak, no z walki nie, ale z początku w stójce. No początek był bardzo dobry, no przecież no, chyba każdy widzi, no tylko ja uderzałem. No to mistrz świata nie potrafił się zreflektować i skontrować, no. Natomiast no co ja poradzę, no taka jest walka. Ja daję emocje skondensowane, kurwa, no ja nie chodzę i nie szachuję lewym prostym, tylko od pierwszej sekundy wpadam i napierdalam, no więc jakby to też weź pod uwagę, że jakbym sobie chodził, szachował, to by minęło pół minuty, za czym bym cios zaczął zadawać. A umiem w 10 sekund już jest kurwa 7 bomb. No. Jak mamy taką tabelę, załóżmy, tego kogo nie lubisz i tu jest Don Casio, obok jest Jacek Murański, to kto jest wyżej? Wiesz co, nie, no, Murański to jest zgnilizna, a tamten to jest po prostu taka patologia, no patus zwykły, więc nie, ja nie mam zamiaru, żeby też było jasne, nie dopytujcie o walkę z tą starą gangreną, bo ja to bym na przykład 100 razy bardziej wolał tego Bombasa, no szkoda, że Bombasa. Bombel to jest Bombelos. Czasłownik założyć, tak. Z tym Bombasem mogłaby być naprawdę fajna walka. Fajna i łatwa, no. Natomiast no, wiemy, że ma kłopoty i musi sobie jakoś po prostu z nimi poradzić, no ale to jeszcze trochę czasu zajmie. Zobaczymy co dalej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
survive. Yeah, money, woman, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.